Witam Państwa. Oczywiste jest to, że nie byłoby afer finansowych, gdyby właściwie działał nadzór finansowy, a przynajmniej ich skala byłaby mniejsza. Moim rozmówcą będzie przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego Jacek Jastrzębski. Zapytam go, kto odpowiada za aferę GetBack? Jak do tego doszło? Czy KNF roztacza parasol ochronny nad GetBack? Obecnie po zmianie nazwy spółka Capitea. Kto obecnie kontroluje sprawę GetBack? Jacek Jastrzębski nie chce być twarzą tej afery i odbija piłeczkę w kierunku swego poprzednika, Marka Chrzanowskiego. Czy nie ma sobie nic do zarzucenia? Posłuchajcie. Wszystkie chwyty dozwolone. Afera GetBack. Podcast Sylwestra Latkowskiego. Dlaczego w ogóle doszło do afery GetBack? Po aferze Amber Gold wydawałoby się, że nadzór finansowy, szeroko rozumiany, nie tylko KNF, tak, ale szeroko rozumiany, dopuściły do tego, że się wydarzyło. Myślę, panie redaktorze, że trzeba zacząć od takiego ogólnego stwierdzenia, że niestety afery finansowe są wpisane w historię rozwoju rynku finansowego i w historię rozwoju regulacji rynków finansowych. Można nawet zaryzykować takie stwierdzenie, że historia regulacji rynku finansowego jest w pewnym sensie pisana aferami finansowymi. I nawet najlepsi regulatorzy, czy regulatorzy cieszący się największym zaufaniem, najbardziej poważani regulatorzy, podam przykład rynku amerykańskiego, nie są w stanie zapobiec wszystkim tego typu aferom. I też z tego rynku amerykańskiego można podać przykład chociażby głośnej afery Enron, gdzie też była zaangażowana przecież wiodąca wówczas spółka audytorska, czy późniejsze afery związane z piramidą finansową Madoffa. Więc niestety z występowaniem tego typu zjawisk trzeba się liczyć. I oczywiście zgadzam się z panem, że rola nadzoru finansowego, czy rola instytucji publicznych, które są odpowiedzialne za funkcjonowanie rynku finansowego, jest taka, żeby z jednej strony to ryzyko minimalizować i robić wszystko, żeby ryzyko było jak najmniejsze, żeby uczestników rynku przed takim ryzykiem chronić. No i w ramach tego oczywiście wyciągamy też wnioski z tych zdarzeń, które miały miejsce. Natomiast niestety takie zdarzenia występują i one są w pewnym sensie wpisane w funkcjonowanie rynku finansowego. Zwłaszcza, że jak wiemy w przypadku spółki GetBack, mieliśmy do czynienia z takim zakrojonym na szeroką skalę procederem, w który zaangażowane były zarówno osoby wchodzące w skład organów tej spółki, ale także cała sieć podmiotów kooperujących z GetBack, które w ten czy inny sposób czerpały korzyści z funkcjonowania tego układu. Czy wy, jak robiąc rachunek sumienia, jakie wy błędy popełniliście w sprawie GetBacku? Zręcznie mi jest oceniać, panie redaktorze, działania moich poprzedników. Jak pan wie, ja dołączyłem do Komisji Nadzoru Finansowego w listopadzie 2018 roku, a wtedy nasze zadanie polegało już głównie na rozliczaniu tej sprawy i na porządkowaniu rynku po sprawie GetBack i na przywracaniu zaufania do rynku finansowego. Natomiast wokół działalności KNF-u w związku z GetBackiem narosło też moim zdaniem sporo mitów. I tutaj warto byłoby też wyjaśnić, że Komisja Nadzoru Finansowego w ramach swojej bieżącej działalności otrzymuje rocznie tysiące różnego rodzaju skarg i sygnałów dotyczących funkcjonowania rynku finansowego. To słynne zgłoszenie sygnalisty, o którym tyle było mowy w mediach, ono wpłynęło do KNF-u w grudniu, w drugiej połowie grudnia 2017 roku. No i komisja w ciągu kilku dni, dwóch czy trzech dni podjęła działania na tej podstawie i na tej podstawie też, na podstawie uzyskanych informacji, zaplanowano kontrolę, która rozpoczęła się w spółce GetBack na początku 2018 roku. Przy czym fakt jest faktem, że z uwagi na ten proceder mający miejsce w spółce już od jakiegoś czasu, sytuacja spółki była zła. Głównymi oskarżonymi, takimi najbardziej znanymi są ludzie z Idea Bank. Wysoko postawiona osoba z Idea Banku. Zwróciła mi uwagę, że wy kontrolowaliście w 2017 roku Idea Bank. KNF będąc kontrolując w Idea Banku, a podobno była to jedna z większych kontroli, jaka w ogóle w bankach polskich była, bo tam chyba około 20 urzędników było. Nic nie znalazło. To jest dość ostre, bo zacytuję, co było. Stało się tak przez ich tępe powielanie procedur z lat ubiegłych i brak niezależnego myślenia, albo po prostu nie chcieli tego znaleźć. Największy ich błąd, nie sprawdzili wszystkich źródeł wyniku banku Idea i nie wybrali próby do inspekcji na tej podstawie. To spowodowało, że pominęli bardzo ważny obszar działania banku. 30% to jest dużo, tak? Bank w tym czasie, kiedy ta była kontrola KNF-u, puścił 500 z 750 milionów łącznej wartości obligacji w tym czasie, do 30 września. Czyli w tym czasie kontroli
wypuścił 500 milionów jeszcze obligacji. Jak to jest możliwe? Wy analizowaliście to? Czyli tak jak powiedziałem wcześniej, zasadniczo unikam komentowania działania moich poprzedników. My oczywiście z tego całego wydarzenia wyciągamy wnioski i naszym celem jest zorientowanie działania m.in. inspekcji bankowych, tak aby ta inspekcja również była dużo bardziej proaktywna i reagowała na wszelkie czynniki, które mogą zwrócić im uwagę w toku i kontroli inspekcyjnej i tak zwanego nadzoru za biurkiem nad bankiem. Natomiast co chciałem podkreślić, my też to komunikowaliśmy w związku z karą nałożoną na Idea Bank za sposób dystrybucji obligacji GetBack, że my tam mieliśmy do czynienia z systemowym procederem, który był tak skonstruowany, aby nie zostawiać śladów. Więc to nie jest standardowa sytuacja, gdzie my w naszej relacji z podmiotem nadzorowanym de facto musimy pełnić funkcję quasi śledczą, bo mamy do czynienia tam z procederem, który jest tak skonstruowany, żeby śladów nie było i żeby ta działalność była zupełnie działalnością tak jakby równoległą, niezauważoną. Nie mogę się zgodzić tak z tym do końca, dlatego że uważam, że jak inspektorzy wchodzą w KNF i pewnych instytucji, to nie przychodzą po to, żeby wypić kawę, tam popatrzeć sobie i wyjść, tak? No mają wgląd jednak w te rzeczy i te 30%, że to jest jednak duży przychód do banku, że to jest ważny element zysku, powinien zwrócić uwagę. No zgoda, panie redaktorze, nie jest celem inspekcji, oczywiście, tak jak pan powiedział, picie kawy. Natomiast to, co chcę podkreślić, to, że w relacjach z podmiotami nadzorowanymi, że w standardach relacji między podmiotami nadzorowanymi a nadzorem, no to jest sytuacja jednak mimo wszystko bezprecedensowa, gdzie w podmiocie nadzorowanym funkcjonuje no, taka równoległa rzeczywistość i jest prowadzona działalność, no, która jest działalnością robioną całkowicie, jakby to powiedzieć, w cieniu. I tak jak to komunikowaliśmy w związku z naszą decyzją sankcyjną z końca 2020 roku, no tam istniał cały system, który miał przeciwdziałać ujawnieniu tej działalności. Działalność miała być prowadzona tak, żeby śladów nie zostawiać. No więc to jest sytuacja bezprecedensowa i na pewno jest to nowe wyzwanie i nowe doświadczenie dla nadzoru finansowego. My z tego wnioski wyciągamy i procedury inspekcyjne w tym zakresie też musimy oczywiście dostosować. A kto obecnie dzisiaj kontroluje sprawę GetBacku? Pojawiają się zarzuty, zresztą sam do was wysłałem pytania, że GetBack jest jakby niekontrolowany obecnie przez KNF. Że robią co chcą, pracownicy piszą o próbach przekształcenia, wymuszania na nich pewnych działań. Czy wy w ogóle od momentu wybuchu tej afery, tak, po tym 2018 roku, kontrolowaliście GetBack? To ja odpowiem po kolei, bo w pytaniu pana redaktora się pojawiło kilka wątków. Rzeczywiście jest tak, że ostatnia publicznie komunikowana kontrola w spółce GetBack to jest ta kontrola z 2018 roku. Natomiast kontrola no, nie jest jedynym narzędziem sprawowania nadzoru. Tutaj mogę zapewnić, że ten nadzór nad działalnością spółki GetBack, oczywiście w takim zakresie, w jakim komisja tę działalność nadzoruje, dlatego że no, GetBack jest tak zwanym serwiserem, czyli podmiotem posiadającym licencję na obsługę portfela wierzytelności sekurytyzowanych. W takim zakresie, w jakim ta działalność jest nadzorowana, to my oczywiście jesteśmy w stałym kontakcie ze spółką. Co więcej, powiem, że w zakresie tego bieżącego kontaktu ze spółką, no, wydaje mi się, mając na uwadze też sytuację związaną z układem, sytuację związaną z poszkodowanymi, no tak kształtujemy nasze działania nadzorcze, aby zmaksymalizować szanse na realizację tego układu i na to, żeby wierzyciele odzyskali te 25%, co do których uzgodnili w ramach układu ze spółką, że to będzie podlegało wypłacie. Natomiast odnosząc się do tej drugiej kwestii, o której pan redaktor wspomniał, czyli tego wynoszenia działalności, no to wydaje mi się, że mamy tutaj do czynienia z takim wielopłaszczyznowym nieporozumieniem, dlatego że spółka GetBack straciła licencję na zarządzanie portfelami wierzytelności, czyli tą licencję serwisera w wyniku decyzji Komisji Nadzoru Finansowego. Natomiast my świadomie nie nadaliśmy zgody natychmiastowej wykonalności tej decyzji. I to służyło właśnie temu, aby spółka GetBack mogła swoją działalność zakończyć w sposób uporządkowany i żeby to zakończenie działalności nastąpiło w taki sposób, który umożliwi wykonanie układu. I rzeczywiście jest tak, że w związku z ryzykiem utraty licencji, bo ryzyko to się może zmaterializować, jeżeli decyzja stanie się prawomocna, może się okazać, że spółka GetBack jako taka tej licencji nie będzie miała, więc zachowanie ciągłości tej działalności wymaga przeniesienia jej do innego podmiotu. No i naszym zdaniem to jest wyraz też takiego podejścia dążącego jednak do realizacji tego układu i wypłaty tych 25%, co do których wierzyciele uzgodnili ze spółką w układzie, że ta wypłata nastąpi. A pan wierzy w to, że oni otrzymają te 25%? Na podstawie naszych interakcji bieżących ze spółką
My jesteśmy w bieżącym kontakcie nie tylko ze spółką GetBack, ale także z tymi podmiotami, które z tą spółką współpracują, no bo GetBack jest serwisem, czyli świadczy swoje usługi na rzecz funduszy inwestycyjnych. My jesteśmy w kontakcie i ze spółką GetBack, i z funduszami inwestycyjnymi, z towarzystwami funduszy inwestycyjnych, z którymi GetBack ma relację. Jesteśmy w kontakcie z depozytariuszami tych funduszy. No, nasze zrozumienie sytuacji jest takie, że realizacja układu nie jest zagrożona i że te 25% zostanie wypłacone. Pojawia się spółka Abris, tak, która ma większościowy udział w GetBacku. Czy wy ją kontrolujecie? Skontrolowaliście? To tutaj, panie redaktorze, też dwie kwestie chciałbym poruszyć. Abris jako taki nie jest podmiotem nadzorowanym przez Komisję Nadzoru Finansowego, więc my działalności Abrisu jako takiego nie nadzorujemy. Natomiast druga kwestia jest taka, że Komisja Nadzoru Finansowego w przypadku niektórych podmiotów nadzorowanych, takich powiedzmy nadzorowanych w pełnym tego słowa rozumieniu, takich jak banki czy towarzystwa ubezpieczeń, Komisja Nadzoru Finansowego ma pewne uprawnienia w zakresie kontroli składu właścicielskiego czy składu inwestorów takich podmiotów. Natomiast w przypadku spółki takiej jak GetBack, która jest serwiserem, komisja zasadniczo nie sprawuje nadzoru nad strukturą właścicielską takiego podmiotu. Jeżeli chodzi o Abris, to jest to podmiot zaliczany do grupy tzw. funduszy private equity. Fundusze private equity mają tę cechę, że ci finalni inwestorzy, czy inwestorzy, którzy powierzają takiemu funduszowi swoje środki za granicą, w Stanach Zjednoczonych na przykład, no ci inwestorzy zasadniczo z naszego punktu widzenia są anonimowi, czyli my nie mamy jasności pełnej co do tego, jaki jest skład inwestorski, jaki jest, mówiąc kolokwialnie, struktura kontroli, jaki jest ten ostateczny właściciel. To jest między innymi jeden z powodów, dla których Komisja Nadzoru Finansowego tradycyjnie była sceptyczna, jeśli chodzi o obecność tego typu podmiotów, tego typu inwestorów w krajowych podmiotach nadzorowanych. I historycznie były takie przypadki, gdzie odmawiano zgody na inwestycje w krajowy podmiot nadzorowany ze strony funduszu private equity. Jeden z takich przypadków dotyczył m.in. funduszu Abris. Natomiast to dotyczyło tych podmiotów w pełni nadzorowanych. W przypadku serwiserów zmiany dotyczące kontroli właścicielskiej nie podlegają tak rygorystycznej kontroli, jak w przypadku podmiotów takich jak banki czy towarzystwa ubezpieczeń. Mam ten problem. Każdego pytam, kto stoi za Abrisem. Nie chodzi mi o personalnie osoba zarządzająca, tak? Bo to one są znane, nam wchodzić na stronę, ale my nie wiemy, kto tak naprawdę jest właścicielem i kto tak naprawdę czerpie z tego zyski, czerpał z tego zyski, miał z tego interes. Zresztą w zarządzie GetBacku jest pani Pietkiewicz, która jest tak z partnerem Abrisa, czyli bardzo ważną postacią, która na przykład uważa, że ona nie musi nic mówić, się tłumaczyć opinii publicznej. No, czy ona w ogóle generalnie nic nie musi? Abris jako podmiot, który był, czy jest strategicznym inwestorem w spółce GetBack, no oczywiście miał wpływ na obsadę organów tej spółki. Wiadomo, że Rada Nadzorcza, Zarząd, no trudno sobie wyobrazić, że to były organy, które były obsadzone w sposób niezgodny z wolą akcjonariusza większościowego. Natomiast przechodząc do tego pierwszego wątku pana wypowiedzi, no struktura tego typu funduszy jest taka, że ci inwestorzy, którzy mogą być na samym końcu, rzeczywiście są anonimowi. Tak jak powiedziałem, to jest jedna z przyczyn, dla których no w podmiotach nadzorowanych KNF był sceptyczny historycznie, jak chodzi o obecność tego typu inwestorów, między innymi właśnie z uwagi na kwestię pochodzenia środków, które służą inwestycji. To skąd taka pewność, że oni zachowają się uczciwie, zwłaszcza, że oni chyba na koncie mają swoje jakieś różne działania, w którym to skarby, na przykład pani Pietkiewicz w swoim CV szczyci się tym, że państwo polskie musi zapłacić 750 milionów złotych. Ja nie chciałbym się odnosić do innych relacji między państwem polskim a funduszem Abris. Natomiast jeżeli chodzi o układ, no to układ jest realizowany, czy podlega realizacji w stosunkowo ściśle zdefiniowanym reżimie prawnym. On jest zawierany między wierzycielami a spółką. No można powiedzieć, że to jest taka quasi umowa między wierzycielami a spółką. Większość wierzycieli głosowała za tym układem. Następnie jest powoływany tzw. nadzorca sądowy. No i ten układ jest realizowany pod opieką, pod nadzorem tego nadzorcy sądowego. Ale pan był zwolennikiem tego układu. Czy ja uważam, że układ no, jest wynikiem zgodnej woli wierzycieli i dłużnika i no, za tym układem zagłosowała większość reprezentująca 86% wierzytelności. To jest przeważająca większość, więc no, ja zakładam, że skoro tak przeważająca większość wierzycieli wypowiedziała się za tym układem, no to ci wierzyciele uznali, że to jest dla nich dobre rozwiązanie. A czy warto rozmawiać i dopuszczać do układu podmiot, który tak naprawdę, o którym nic nie wie,
Nie chodzi tylko, że państwo nie wiecie, bo to mówicie, ale prokuratura też nie wie, kto stoi za Brisem. Służby też nie wiedzą, nikt nie wie, a my po prostu dopuszczamy do stolika, do układu taki podmiot, tak, który jeszcze uważa, że nic nie musi opinii publicznej mówić i się tłumaczyć. Ja oczywiście nie jestem w stanie odnosić się do stanu wiedzy innych instytucji państwa, prokuratury, czy zwłaszcza służb, jeżeli chodzi o Abris, więc tutaj mogę tylko mówić w perspektywie naszej. Natomiast to moim zdaniem była decyzja pragmatyczna, czyli idziemy w kierunku układu z tym rozwiązaniem polegającym na redukcji do 25% wierzytelności, czy też są jakieś inne rozwiązania. No bo rzeczywiście pojawia się taka narracja i do mnie też taka narracja dotarła, że są takie osoby, które twierdzą, że być może upadłość byłaby lepsza. Moim zdaniem, jeżeli upadłość byłaby lepsza dla wierzycieli, to wierzyciele nie powinni byli poprzeć układu, a jednego popadli. Więc nasze działania nadzorcze opierają się na założeniu, że decyzja wierzycieli była decyzją racjonalną i że oni właściwie ocenili swoje ryzyka i korzyści związane z tym układem. Pracownicy GetBacku, zwracając się do mnie, wspomnieli o tym, że bardzo często w GetBacku mówi się, że jest tak zwany parasol ochronny KNF-u, że oni się nie boją KNF. Na spotkaniach tam przy tych szczeblach kierownicy wszyscy mówią, KNF jest nasz. Czy wie pan, no to jest sygnał bardzo niepokojący z mojego punktu widzenia, mogę powiedzieć wręcz bulwersujący czy skandaliczny. I to ja mogę powiedzieć to, że ja żadnego parasola ochronnego nad GetBackiem nie dostarczam. Nie wyobrażam sobie, aby taki parasol mógł być dostarczany. Natomiast no, jeżeli takie stwierdzenia się pojawiają i pan ma tego typu relacje, to ja będę oczekiwał od pana redaktora, no, że po dzisiejszym spotkaniu być może uzyskam więcej informacji na ten temat, bo to są takie sygnały, które my musimy w całości wyjaśnić. I jeżeli będą istniały podstawy do stwierdzenia, że jakiekolwiek niewłaściwe relacje istnieją tego rodzaju, to podjąć stosowne działania prawne. Natomiast ponownie zapewniam, żadnego parasola ochronnego nad GetBackiem nie ma. Wszelkie działania podejmowane są zgodnie z przepisami prawa i na podstawie przesłanek merytorycznych. A jedną z okoliczności, które KNF uwzględnia, jest poszanowanie woli wierzycieli i realizacja układu, który zawarli ze spółką. I to mi mówią pracownicy tam, powiedzmy, średniego szczebla GetBacku. Można powiedzieć sobie, mogą mówić, tak? Ale ja mam inny głos. Osoby, która zdecydowała mi się opowiedzieć o spotkaniu z ważną osobą. Prosząc mnie oczywiście, że jako źródło mam chronić tą osobę, która opowiedziała mi o tym i nie jest to pracownik już GetBacku. Spotkałem się z osobą, która we wrześniu 2020 roku na spotkaniu z Jarosławem powiedział tej osobie w pewnym momencie, że GetBack pozostają, i cytuję, pod parasolem ochronnym KNF. I nie tylko tej osobie miał powiedzieć. Konkretnie mam datę nawet tego spotkania, zakreślam wrzesień. Ważną postacią GetBacku, który powiedział wprost, że oni mają parasol ochrony KNF-u, czyli was. To jest sygnał, no, ma pan świadomość, że to jest sygnał bardzo poważny, z mojego punktu widzenia wręcz bulwersujący i skandaliczny. Pytanie właśnie do was, no, na was się powołał konkretna osoba. No to ja powiem krótko. To ja powiem krótko. A jak zwrócę uwagę, ale panie doktorze, że wcześniej mieliśmy pracowników, którzy do mnie pisali i ja to traktowałem, no, gadanie. Ale mam tu inny przypadek. To nie jest pracownik. To ja powiem krótko, panie doktorze. Żadnego parasola nad GetBackiem nie dostarczam. Nie wyobrażam sobie, żeby taki parasol był przez KNF dostarczany. Więc to powoływanie się, o którym pan mówi, no może nosić cechy rzeczywiście znamion czynu zabronionego, powoływanie się na wpływy, w związku z czym no, ta informacja, którą od pana uzyskałem, oczywiście obliguje mnie do podjęcia stosownych kroków prawnych. Jako instytucja publiczna mamy prawny obowiązek złożenia zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, no, więc na podstawie tej informacji, którą pan mi dzisiaj przekazał, i być może dostanę jeszcze dodatkowe informacje, natomiast no, ta informacja jest na tyle precyzyjna, że poddam ją wnikliwie analizie. Ja zobowiążę służby prawne KNF-u do natychmiastowego zajęcia się tą sprawą. I jeżeli uznamy, że zachodzą te przesłanki, to zostanie skierowane natychmiast zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, bo na tego typu zachowania żadnej akceptacji z naszej strony nie ma. No to jest absolutnie skandaliczne. Kto się takie przekonanie może brać? Wie panu, mi trudno jest się wczuć tak jakby w świadomość tych osób, które tego typu rzeczy robią, no bo mi by to do głowy nie przyszło, zwłaszcza, że mamy tutaj do czynienia z osobą jednak o ugruntowanej pozycji zawodowej też i na pewno ze świadomością ewentualnych konsekwencji tego typu działań.
Natomiast to, co chciałem powiedzieć, to, że uważam, że nasza reakcja stanowcza na to, która nastąpi, no jest też kluczowa z punktu widzenia tego zjawiska, o którym pan redaktor mówił w odniesieniu do spółki. Bo my nie będziemy tolerowali takiego stanu, gdzie w spółce, w podmiocie nadzorowanym, jest rozpowszechniane przeświadczenie, że jest jakiś rzekomy parasol, czy że jest jakieś porozumienie, które pozwala nie obawiać się KNF. Od naszego ostatniego spotkania minęło 2 miesiące. Deklarował pan, że zgłosi do prokuratury powołanie się na to, że ludzie GetBacku, przedstawiciele GetBacku mówią o tym, że mają parasol ochronny obecnego KNF-u, czyli pana. Mogę powiedzieć to, że tak jak deklarowałem na naszym poprzednim spotkaniu, te informacje, które pan redaktor mi przekazał, no niezwłocznie poddaliśmy analizie z punktu widzenia złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i kilka dni po naszej rozmowie takie zawiadomienie do prokuratury złożyłem. I co się wydarzyło dalej? Postępowanie toczy się w prokuraturze. Tutaj już nie chciałbym się w tej sprawie wypowiadać. Gospodarzem tego postępowania jest prokuratura, która być może może odpowiedzieć na takie pytania. No my deklarujemy oczywiście tutaj pełną wolę współpracy z prokuraturą. Jestem do dyspozycji w celu udzielenia jakichkolwiek wyjaśnień, które prokuraturze pozwolą tę sprawę rozliczyć. Czyli rozumiem, że nie został pan wezwany na przesłuchanie? Nie zostałem jeszcze wezwany. Czy pan uważa, że w takiej sprawie, która jest uważana jako największa afera finansowa ostatnich lat, taka opieszałość działania prokuratury jest rzeczą normalną? Czy mamy taką zasadę, że staramy się nie oceniać działania innych organów państwa, no więc tutaj nie chciałbym też oceniać działań prokuratury. Natomiast no, wychodzę z założenia, że wszystkie instytucje państwa, w tym także prokuratura i organy ścigania, no, tutaj w dobrej wierze będą działały, aby tego typu sprawy wyjaśniać. W dobrej wierze przez 2 miesiące nie potrafią po prostu ruszyć sprawy, która dość jest kluczowa, bo... Ostatecznie to nie prokuratura się zajęła sprawą, a scedowano to na policję i umorzono. Odnosząc się do tych kwestii działania instytucji, no to co mogę powtórzyć, to co powiedziałem wcześniej, tak? Znaczy my nie oceniamy działania innych organów państwa, zajmujemy się swoją pracą. Niedawno odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Finansów Publicznych, gdzie prokuratorzy przedstawili obszerną informację dotyczącą działań podejmowanych w tej sprawie przez prokuraturę. Natomiast jeżeli chodzi o bardziej szczegółowe kwestie związane z działaniami innych organów, to myślę, że właściwymi adresatami tego typu pytań są te organy, a nie Komisja Nadzoru Finansowego. Jak pan wrócił pan do tej komisji, to tam prokurator prowadzący sprawę, główny, dał do zrozumienia, że będą postępowania wobec tak samo instytucji nadzorujących, czyli KNF-u. Tak, dał do zrozumienia. Tak, pojawił się taki wątek. Ja tak zrozumiałem, że on po raz pierwszy publicznie powiedział, też się tym zajmiemy, czyli wami. Nie odebrał pan tego, tak? Nie, zarejestrowałem taki fragment wypowiedzi prokuratury, natomiast no, nie chciałbym się do tego odnosić. No, zakładam, że te organy działają zgodnie z zasadą legalizmu, czyli podejmują działania, które zgodnie z prawem obowiązane są podejmować. Zastanawiam się nad takim momentem, kogo właściwie rozliczyć za to, że ta afera wybuchła. Poza tym, że przestępcy wymyślili sobie dokonanie przestępstwa, czyli oszuści chcieli wykorzystać system w Polsce, taki, a nie inny prawny, takie, a nie inne ograniczenia instytucji kontrolnych, prokuratury, służb, KNF-u, tak? Odebrałem takie wrażenie, że oto w służbach posiadali bardzo wcześnie wiedzę na temat nielegalnych działań dotyczących GetBacku. To trochę się kłóci z tą lansowaną wersją, że oto sygnalista napisał do KNF-u, tak, i KNF wszczął procedurę. Od momentu wybuchu afery do momentu, kiedy służby posiadły wiedzę, to jest pół roku. I mnie na przykład zastanawia, dlaczego służby, posiadając wiedzę pół roku przed wybuchem afery, w części udokumentowaną nagraniami, swoimi współpracownikami, zakładają akcję, nie wiem, jak ją nazwali, to już jest ich sprawa. Mamy pół roku. To, co mogę powiedzieć, rzeczywiście zgłoszenie sygnalisty, bo tutaj wokół tego zgłoszenia też narosło wiele mitów. Zgłoszenie sygnalisty wpłynęło do KNF-u w grudniu 2017 roku.
I te działania KNF-u w związku ze zgłoszeniem sygnalisty zostały podjęte niezwłocznie, dlatego że działania nadzorcze zostały podjęte tak naprawdę w ciągu kilku dni i początek 2018 roku to już były działania inspekcyjne tam. Natomiast fakt jest faktem, że to już było późno i że, tak jak pan powiedział wcześniej, no, w międzyczasie była realizowana sprzedaż tych instrumentów finansowych. Tego słynnego zgłoszenia sygnalisty do podjęcia przez Komisję Nadzoru Finansowego działań ten czas nie był długi, natomiast fakt jest faktem, że to, co wtedy zostało ustalone, jak chodzi o sytuację w spółce, no to już była sytuacja bardzo zła, ale też no w pewnym sensie autoryzowana poniekąd, chociażby przez audytorów. Sprawa wybuchła od tego, kiedy PFR i PKO poinformowało, że Konkolewski kłamie, że niczego nie obiecano i tak dalej. Połowa kwietnia 2018 roku. Połowa kwietnia. To wybuchła jakby oficjalnie. Sygnalista był... w grudniu. A kilka miesięcy wcześniej służby wiedziały o sprawie. Uważa pan, że to jest normalne, że KNF nie jest informowany? Ale ponownie, ja nie chcę tych ocen formułować. To są jakieś hipotezy. To nie są hipotezy, bo powiem panu, dlaczego to nie są hipotezy. Bo to są konkretne nagrania. To są konkretne spotkania osób współpracujących ze służbą CBA. Że Konkolewski się kontaktuje z funkcjonariuszami CBA. W tym momencie oni widzą i mówią o przestępstwach. Rozmawiają. To pan uważa, że w normalnym kraju służba nie powinna natychmiast prosić o współpracę? Ja tego nie powiedziałem. Ja tylko powiedziałem, że nie chciałbym formułować takich ocen. Usprawiedliwia pan. Ja tego nie powiedziałem. Powiedziałem, że nie chciałbym formułować takich ocen na podstawie tych informacji, które dla mnie jednak są hipotezami. Tak? Służby mają czarno na białe. Rozmawiają z Konkolewskim, negocjują. Co prawda na nagraniach wycinają funkcjonariuszy CBA, tylko że później ktoś wkurzony wysyła im całe nagranie. Czy to jest normalne, że według pana, przy tym, kiedy wiadomo, że każdy miesiąc w tej sprawie to są kolejni poszkodowani? Raport NIK-u o tym nic nie mówi, prawda? Raport NIK-u koncentrował się na działaniach KNF-u w dużym stopniu. Bo nawet nie kontrolował, jak działały służby. Nikt nie kontroluje w Polsce działań służb. Kiedy ktoś coś wiedział lub nie wiedział, tak? Nigdy. Pan jest teraz twarzą... No, pierwszą twarzą był Chrzanowski, ale już jego nie ma. Ale to pan się teraz zmaga, idzie do Sejmu i na pana się rzucają obligatoriusze, tak? Na pana. Pan prokurator sobie spokojnie opowiada i mówi, że my się też dobierzemy do was. No ale sam pan widzi, jakie zarzuty są formułowane w stosunku do KNF-u przestrzeni medialnej, że niedostatecznie szybko podjęto działania w wyniku raportu sygnalisty, czy zawiadomienia sygnalisty. A ja teraz panu mówię, że zastanawiam się, dlaczego CBA nie poinformowało KNF-u. Nie wiem. Rzeczywiście jest tak, że są prowadzone postępowania. Pracownicy u KNF-u są tam też wyzywani w charakterze świadków. No, z prokuraturą też współpracujemy, jak chodzi o te nasze działania podejmowane w postępowaniach sankcyjnych. To znaczy to, co się dzieje w postępowaniach sankcyjnych, tam gdzie są podejmowane te decyzje, chociażby ostatnie decyzje dotyczące członków organów, no tam też jest wymiana informacji z prokuraturą. Jest taki zarzut, że nie powinien pan być prezesem KNF-ów akurat po wybuchu afery GetBack, ponieważ przyszedł pan z banku, który sprzedawało te produkty GetBacku, wiedząc o tym, bo nie do końca mi się chce wierzyć, że ludzie w PKO nie wiedzieli, że aplikacje GetBacku od początku były wbrew logice biznesowej. PKO sprzedawało swoje, no powiedzmy, bardzo toksyczne portfele i dzięki temu mogło później odnotowywać takim transakcjom zysk. Jaką funkcję pan pełni? Byłem zastępcą dyrektora w Departamencie Prawa w PKO BP. Czyli teoretycznie pan powinien sam zwrócić uwagę na to, że handlujemy czymś, czym nie powinniśmy handlować. Znaczy, wydaje mi się, że to jest też taki przekaz w domenie publicznej się pojawia, trochę nieuczciwy, moim zdaniem, niepokojący, że próbuje się aferę GetBack, która była aferą spowodowaną przestępczymi czy patologicznymi działaniami w ramach działalności spółki GetBack, w dużym stopniu też w ramach działalności Idea Banku, no próbuje się to przedstawiać jako aferę, w którą rzekomo zaangażowane są też inne podmioty czy osoby, tutaj nie wiem, no pada nazwa PKO BP, padają nazwy innych banków, które rzekomo miały też być zaangażowane, bo dystrybuowała obligacje GetBack. Wydaje mi się, że to jest skrajnie nieuczciwe i chyba jedynym celem
budowania takiej nadacji może być rozmycie odpowiedzialności osób, które rzeczywiście za tę aferę odpowiadają, czyli no po stronie biznesowej to jest GetBack, osoby tam zasiadające w organach, no i w znacznym stopniu też idea banki, osoby kierujące działalnością idea banku. Bo trudno mi znaleźć jakieś uzasadnienie takie racjonalne, dlaczego ta afera jest rozsmarowywana w cudzysłowie i są podejmowane próby pokazania tego jako afery, gdzie gdzieś był zaangażowany taki podmiot czy inny. Nie, to jest afera GetBack i afera idea banku. To jest jakby pierwsza kwestia. Jeżeli porównamy, jeżeli porównamy obligacje GetBacku do w cudzysłowie lewego samochodu, który składa się z lewych części i że w ogóle jest, to nie jest do końca właściwy samochód, tak? Legalny samochód. I ten w cudzysłowie kradziony samochód sprzedają inne podmioty, to ja już, jak w rozmowie naszej powiedziałem, ja nie czuję różnicy pomiędzy handlarzem, który sprzedał 10 samochodów, a handlarzem, który sprzedał 1 samochód. Ale to nie jest kwestia skali, chociaż też skali, ale to nie jest głównie kwestia skali, to jest kwestia tego, że stawia się w jednym szeregu, i tak jak pan teraz to, czyli stawia pan w jednym szeregu dystrybucję tych obligacji przez Idea Bank i dystrybucję przez inne banki. Przy czym sam fakt, że dystrybucja obligacji następuje przez sieć bankową, to jest standardowy proces biznesowy. Tak? Natomiast to, co różni te biznesy, ale jedna rzecz. Że one są napompowane, rynek finansowo o tym mówił. Teraz wszyscy niby wiedzieli, tylko że wtedy, proszę wziąć pod uwagę, GetBack był audytowany przez wiodącego audytora. Rzeczywiście było tak, że te dane może okazały się następnie nierzetelne czy niewiarygodne, natomiast to teraz jest tak, że każdy mówi, że wiedział. Natomiast to, na co chciałem zwrócić uwagę, to, że nie można stawiać w jednym szeregu dystrybucji tych obligacji przez Idea Bank z dystrybucją przez inne banki. Po pierwsze, Idea Bank świadomie robił to, nie posiadając zezwolenia. To zostało wykazane w postępowaniu, które my prowadzimy, to jest też przedmiotem postępowania prowadzonego przez organy ścigania, pewnie będzie przedmiotem oceny przez sąd. Tam była świadomość nielegalnego charakteru prowadzonej działalności. Z premedytacją ukształtowano te procesy w Idea Banku w taki sposób, aby one były niewidoczne np. dla nadzoru finansowego. Pracownicy byli specjalnie szkoleni, jak sprzedawać te obligacje w taki sposób, żeby śladów nie zostawiać, żeby maili nie zostawiać. Byli szkoleni w zakresie manipulatywnych technik sprzedażowych. Tam nazywali to kiwkami sprzedażowymi. Były specjalne szkolenia dla pracowników, jak stosować kiwki sprzedażowe, tak aby doprowadzić do tego, że ludzie, którzy mają na przykład w Idea Banku lokaty, żeby te środki przenieśli z lokat na obligacje GetBacku. Więc to ten model, ten proceder patologiczny dystrybucji obligacji GetBack przez Idea Bank, on urągał, znaczy nie tylko był prowadzony bez zezwolenia, on urągał wszelkim podstawowym standardom postępowania na rynku finansowym. No to doszło tak jakby do zaplanowanego, świadomego, z premedytacją zrealizowanego nadużycia zaufania, jakim ludzie jednak mimo wszystko darzą banki. Ludzie traktowali to, ok, rozmawiam z doradcą z banku, bank jest instytucją zaufania publicznego, a następnie się okazywało, że tak naprawdę pod stołem i z pominięciem wewnętrznych procedur, w taki sposób, żeby śladów nie zostawiać, były tym osobom sprzedawane obligacje, na które przeznaczali oni środki z lokat, więc tego nie można porównywać do działania normalnej instytucji finansowej, która działa na podstawie zezwolenia KNF-u w tym zakresie i gdzie są przestrzegane te zasady dotyczące sprzedaży instrumentów finansowych. Pan mówi, wszyscy wiedzieli. To tak nie jest, teraz mówi się, że wszyscy wiedzieli. No GetBack jednak mimo wszystko był spółką dużą, korzystał z renomowanego audytora, a to, że obligacje GetBacku znajdowały się w ofercie także innych banków, no to jest normalne, że banki w ramach swojej działalności biznesowej prowadzą dystrybucję obligacji i innych instrumentów finansowych. No tyle tylko, że to się dokonuje zachowaniem pewnych zasad, które w przypadku Idea Banku no były wręcz w sposób skandaliczny i systemowy za aprobatą kadry zarządzającej Idea Banku naruszane. No tam pracownicy dostawali wynagrodzenia za bonusy sprzedażowe za realizację celów, a które to cele były osiągane no tymi kiwkami sprzedażowymi, czy tą manipulacją na klientach, więc tego nie można porównywać. Że jak wchodzą do PKO, to liczę na to, że mi sprzedadzą produkt, który nie okaże się wydmuszką. Nieważne, że na to mieliście zgodę. Banki sprzedawały jakoby GetBackowi toksyczne aktywa i tutaj są też beneficjentami tej afery. No co, miliard złotych. Ale to też, tylko że ludzie będą tego słuchać i to niestety wprowadza ich w błąd, więc to jest, taki przekaz jest szkodliwy. Sprzedaż tych tak zwanych NPL-i, czyli portfeli wierzytelności nieregularnych czy tam zagrożonych, jest standardowym elementem działalności bankowej. Wszystkie banki to sprzedają na całym świecie. Te sprzedaże się dokonują zasadniczo w sformalizowany sposób. Jest realizowany przetarg, bank zbiera oferty, wystawia na sprzedaż konkretny portfel, przychodzi podmiot, robi sobie due diligence tego portfela, patrzy, ile jest w stanie zapłacić za ten portfel na podstawie udostępnionych mu danych, składa oferty, banki to sprzedają. To jest
tak jakby standardowy element tego krwi obiegu. Czyli od bandyty nie ma problemu kupić pewny produkt i sprzedać? Nie, nie w tym rzecz, bo tutaj GetBack występował jako kupujący. Jest to rynek taki, na którym no to, występuje określona grupa podmiotów. Bandyci się, znaczy wie pan co, to jest tak, że każdy bank... Ale twierdzenie, jakoby banki był tutaj beneficjentem tego przedsięwzięcia, dlatego że no, miały rynek zbyt na swoich toksycznych aktywów. To jest standardowy element działalności bankowej, że to jest sprzedawane. Zyskało na sprzedaży tych wierzytelności? No to zapewne gdyby nie kupił GetBack, to pewnie by ich kupił... Pewnie by za kupił... taką samą cenę? No, tego nie wiem, no to wiadomo, że jeżeli rynek jest bardziej konkurencyjny, to ceny się kształtują inaczej. Więc ja tutaj w wycenę tego portfela oczywiście w szczegóły nie będę wchodził. Natomiast to nie jest tak, że pojawienie się GetBacku stworzyło możliwość jakiegoś pozbywania się toksycznych aktywów, której te możliwości w przeciwnym razie by nie było. No ten rynek i tak funkcjonował i nadal funkcjonuje. Są inne podmioty, które pełnią tę funkcję i nabywają tę wierzytelność. Ale to jest tak, że no, po to są ludzie pracujący w PKO, między innymi pan i inni, którzy powinni po prostu sprawdzać, z kim handlują, nie? Ale proszę zwrócić uwagę, że teraz wszyscy mówią, wszyscy wiedzieli, że w GetBacku są, nie wiem, nierzetelne sprawozdania finansowe, fałszywe dane finansowe. Ale Polska to jest mały świat. A dlaczego na przykład nie zajrzeliście na przykład w KRS-y na przykład GetBacku, Abrisa i na przykład nie zobaczyliście, że na przykład pewne rzeczy są w dokumentach. Wy macie też system kontroli w PKO. Powinniście pilnować, z kim handlujecie. No nie handluje się z każdym. No nie handluje się z każdym. No z gangiem narkotykowym się nie handluje, tak? Czy się handluje, tak? Nie handluje się z ludźmi o takiej, a nie innej prowiniencji. Co więcej, ja uważam, że na przykład nigdy metra nie powinien nikt z Abrisu tutaj wejść kiedykolwiek. Kiedykolwiek do KNF-u, instytucji KNF tutaj, czy odpowiednika w Stanach, w Anglii, pewni ludzie nie powinni nawet mogli wejść. Wiedząc, że się posługują na przykład takimi metodami, jak transakcje za 850 milionów, biorą sobie słupa i podpisują. Czyli od razu widać, że coś jest nie tak. Bo kto chce ukryć siebie? Wynajmuje sobie pana, który ma biura na 4500, zresztą ma kilkanaście tam spółek zarejestrowanych pod tym jednym pokoju i który jest nieosiągalny tak naprawdę. Jakbyście przecież przeanalizowali na przykład GetBack, założycielstwo, sprzedaż, te transakcje, to on był wam się wyświetlić, bo ja go znalazłem z Google'a, żeby pan wiedział. Wziąłem go z Google'a, no, czyli ja rozumiem, że struktura w PKO, w innych bankach, które sprzedawały, to nie ma Google'a, skakuje mi od razu afery związane z tym człowiekiem. No jak to jest możliwe, no? I to nie było w latach 90., gdzie wszystko stało na głowie. Kilka lat temu to się wszystko odbyło. I każdy uważa, że ja rozumiem, że banki w Polsce, PKO i inne banki, to powiedzmy w takim razie widzą, że słuchajcie, jak idziecie do banku, nieważne, państwowego, prywatnego, to pamiętajcie, że produkty, które my wam możemy sprzedać, mogą być lewe. Nie, teraz dotknął pan jednej bardzo ważnej rzeczy. Czy pierwsza rzecz to jest taka, że banki dystrybuują obligacje różnego rodzaju instrumenty finansowe. Bez sprawdzenia podmiotu, nie, nie, który nie, sprzedaje? Dokończę. Z tego typu inwestycjami zawsze wiąże się pewne ryzyko. Oczywiście wiadomo, że w przypadku GetBacku sprawa była szczególna, no bo ta spółka nieprawdziwie informowała rynek o swojej sytuacji finansowej, w tym sprawozdaniu finansowym, tam jak czytamy, zabrakło tego kluczowego sformułowania, więc to jest przypadek szczególny, tak? Natomiast to jest pewna grupa inwestorów, którzy zainwestowali w obligacje GetBack, ale czynili to no mniej lub bardziej świadomie, tak? Mieli zdywersyfikowany portfel, coś zainwestowali w obligacje spółki windykacyjnej, coś zainwestowali w dewelopera, coś zainwestowali w IT, no i okej, być może na tym GetBacku stracili, mają 25% z układu, ale to była część ich inwestycji, tak? Natomiast główny problem, jak chodzi o tak jakby wagę społeczną, i dlaczego to jest problem społeczny? Bo jest pewna grupa osób, które po prostu przeniosły środki z lokaty bez jakichkolwiek zasad dywersyfikacji, nie mając świadomości ryzyka tej inwestycji i stracili środki, które w przeciwnym razie byłyby gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Więc problem społeczny w dużym stopniu wynika z nałożenia tych dwóch czynników, moim zdaniem, czyli raz patologię u emitenta, czyli w GetBacku, ale ich dotkliwość społeczna została zwielokrotniona patologicznym procederem dystrybucji tych obligacji, w wyniku którego one trafiały do osób, do których nie powinny trafiać. To nie może być tak, że klient idzie do banku, na przykład PKO i innego banku, już nie czepiając się tego banku, który pan prezentował przez jakiś czas. I tam po prostu wciskają te obligacje, których nie powinni w ogóle. Ale widzisz pan mówi o wciskaniu. Nie, pan mówi o wciskaniu. Świadomy inwestor, który idzie do banku i decyduje się, że on chce część środków mieć na lokacie, część chce zainwestować w akcje, część w certyfikaty inwestycyjne, część w obligacje, to jest
elementarna świadomość możliwości straty na takiej inwestycji. Oczywiście wiadomo, że w przypadku GetBacku to się zmaterializowało niekoniecznie z przyczyn rynkowych, tylko zmaterializowało się w wyniku tej patologii, która była w tej spółce, tak? Więc to jest taki szczególny przypadek ryzyka, no, który trudno uznać za taki czysty przypadek ryzyka rynkowego. Natomiast cały model dystrybucji instrumentów finansowych do klientów banku zakłada jednak, że te instrumenty trafiają do osób, które wiedzą, że z tym wiąże się ryzyko, że emitowały reżim prawny oferowania instrumentów finansowych przez banki. Ten reżim prawny był w sposób skandaliczny, pominięty, czy wręcz systemowo naruszany przez idea banki. Tam jest problem społeczny, bo jak pan rozmawia z obligatariuszami, to w większości przypadków to są osoby, które mówią, mi powiedziano, że to jest tak bezpieczne jak lokata. Być może są też tam społeczne i ten pan się spotyka pewnie z tymi poszkodowanymi. To co tam jest problemem społecznym? Że to są starsi ludzie, którzy mieli środki na lokacie. I zostało im to, jak pan to mówi, wciśnięte, bo pan pyta, czy to jest normalne, że są klientom wciskane produkty. Nie, to nie jest normalne, że są klientom wciskane produkty. Normalne jest to, że jak klient idzie do banku i spełnia kryteria, które pozwalają go kwalifikować jako klienta posiadającego odpowiednią wiedzę, są ankiety MiFID, są różnego rodzaju instrumenty, które mają pozwolić bankowi ocenić, co jest dla klienta odpowiednie, a co jest nieodpowiednie. A tutaj była sprzedaż ewidentnie produktów nieodpowiednich z premedytacją realizowana przy aprobacie kadry kierowniczej, więc to jest moim zdaniem problem. Jak pan odbiera to, że nagle spółka GetBack zmienia nazwę na inną? Znaczy, to są tak jakby trzy kwestie, które pan poruszył. Bo zacznę może od tego, że ja zasadniczo zgadzam się z panem co do tego, że na rynku, czy na rynku finansowym w większym stopniu powinny działać takie mechanizmy, powiedzmy, samooczyszczenia, czy samoregulacji, czy brania odpowiedzialności za rynek przez wszystkich jego uczestników. I to jest, też nie może być tak, że na rynku wszyscy później mówią, ale my wiedzieliśmy, no to jak wiedzieliście, to czemu z nimi robiliście biznes, tak? To trzeba w takim razie tego typu wiedzę, no albo nawet jeżeli nie jest ta wiedza przekazywana, nie wiem, do nadzoru, do organów ścigania czy gdzieś, to przynajmniej niech następuje pewien proces taki, tutaj jeden z uczestników Komisji Finansów Publicznych mówił, że powinna być anatema, no, że powinna być jakaś taka forma ostracyzmu. Ja też się z tym zgadzam, że powinny być tego rodzaju mechanizmy, dlatego że na koniec dnia na takich aferach jak GetBack, no traci tak naprawdę cały rynek finansowy, tak? Więc konsekwencją tego, że nie ma tego mechanizmu, że z pewnymi osobami, czy z pewnymi, czy pewnych zachowań się nie toleruje, z pewnymi osobami, tego typu zachowań się dopuszczają, się po prostu biznesu nie robi, to nadzorowi będzie ciężko to wyegzekwować. Trzeba taką postawę krzewić, ja się z tym zgadzam, co do zasady, co pan mówi. Zauważył pan, że te osoby robią teraz nowe biznesy i właściwie otrzepały się pył i funkcjonują. Znaczy, to jest moim zdaniem kluczowe i w zasadzie od kiedy przyszedłem do KNF-u, no to takim głównym motywem przewodnim, który się tutaj pojawia cały czas, to jest przywracanie zaufania do rynku finansowego, że GetBack naruszył zaufanie do rynku finansowego i tak dalej. Żeby przywrócić zaufanie, musi moim zdaniem taki proces nastąpić, jak pan mówi. Znaczy, musi być tak, że środowisko samo wykształca sobie takie poczucie, że są pewne osoby, z którymi się nie robi biznesu z uwagi na to, jak one prowadzą swoją działalność. Są pewne rodzaje działalności, które się nie toleruje. Jeżeli ktoś je uprawia, czy im się oddaje, to się po prostu z nim transakcji nie zawiera, czy biznesu nie robi. Tutaj pełna zgoda, tak? I to jest taka praca środowiskowa do wykonania. Pan mówi, że czy może tak być, że klient pójdzie do banku i tam w banku, czyli w instytucji zaufania publicznego, nabędzie instrument, który to instrument następnie się okaże, że jest, nie wiem, nic, że straci na nim, bo się okaże, że emitent upadł, czy ma trudności. No, takie sprawy się niestety zdarzają na świecie. I pan wspomniał o audytorach, no ale spółka Enron w Stanach, no, była wiodącą spółką, była cudem. Tak jak w pewnym sensie niektórzy tutaj uważali, że GetBack jest wielkim sukcesem i cudem, no to Enron też był, można powiedzieć, w pewnym sensie cudem. Co się później okazało? No, że afera spółki Enron de facto wyeliminowała z rynku jednego z wiodących audytorów, tak? Mamy przykład z Niemiec. Ale u nas nie wyeliminowała. No, u nas nie wyeliminowała. To wieżowiec jest, Deloitte nadal ma swój i się szczyci tym swoim neonem, to... To jest inna kwestia. Mam pytanie, czy ludzie z Deloitte przychodzą do was? Znaczy, to jest inna kwestia. Nie, mam pytanie konkretne. Ale w jakim sensie przychodzą? No nie wiem, no macie jakieś tam postępowania, bo wiem, że tam różne procedury się odbywają. Czy ludzie z Deloitte'a na przykład mają tak, Deloitte, audytor, wszystko co podpisze pieczątką Deloitte'a, nie interesuje nas to. To nieważne, że zmienili spółkę, pomacherowali sobie w tych wszystkich, tylko uznajemy, że ci, którzy zaglejtowali GetBack, wprowadzając w błąd GPW, KNF, tak? Powinni po prostu być wyeliminowani z tego. Znaczy, ja się z panem zgadzam co do tego, że tu powinno być rozliczenie. Pytam się, czy z Deloitte'a wchodzą, czy nie wchodzą? No my nie mamy takiej polityki, żeby ktoś tutaj do firmy nie wchodził, czy nie wchodził. No jeżeli wykonuje określone funkcje, a funkcja audytorska jest funkcją, no jednak mimo wszystko jakoś tam publicznie też licencjonowaną de facto,
to nie możemy, nie mamy takiego komfortu, żeby sobie pozwolić na to, że my pomijamy, czy nie współpracujemy. Natomiast ja się zgadzam, jesteśmy właściwym organem. A mówi pan, czyli o tym, żeby postępowanie... po prostu nie unikać po prostu kontaktu z osobami, firmami, które uczestniczyły i uczestniczyły już od wielu lat w różnych rodzaju przekrętach w Polsce. Się pojawiają. Za getbackiem stoi Czarnecki. Jak on miał reputację wcześniej? Polisolokaty. To jest człowiek o najgorszej reputacji na rynku finansowym. O najgorszej reputacji na rynku finansowym. To już na przykład pan w PKO-nie zadzwoni, kurczę, to jest kolejny numer Czarneckiego, tak się dzwonek nie zapalił? Znany jest tylko z tego. Buduje za nie swoje, swoje imperium. No, to od kiedy wprowadzimy tą zasadę? Mamy jedną rzecz. To jakie wnioski, bo ten film się ma zakończyć stwierdzeniem byłego szefa Centralnego Biura Śledczego Cebosiu w Polsce, który powiedział, że jak pan, żeby to zmienić cokolwiek, który mieści, to powinno F-16 zbombardować wszystko do końca, a później jeszcze raz po to, żeby wyczyścić do zera, wypalić. Czy to nie jest tak, że może doszliśmy do takiego momentu, żeby panowała w cudzysłowie jakaś tam sprawiedliwość i uczciwość na rynku finansowym, to powinno się po prostu tymi F-16 po prostu zbombardować aż wszystkich, cały ten system? No nie no, takiego stwierdzenia oczywiście pan ode mnie nie usłyszy, tak? Natomiast to, co wynika chyba z tej naszej rozmowy, no to jest, że... Rzeczywiście nieuczciwe, niesprawiedliwe jest traktowanie tego, stawianie sprawy w ten sposób, że, no, że wszyscy patrzą na KNF, tak? A powinni też patrzeć trochę w większym stopniu na siebie i tu mam na myśli uczestników samego rynku. Tak? Afery zdarzają się na całym świecie, tak? I nawet najlepsze nadzory. No, mamy, nie wiem, nadzór w Stanach Zjednoczonych, no tam zdarzyła się afera Enron. Oczywiście można mówić, zostało lepiej rozliczone, gorzej rozliczone, ale sama afera miała miejsce i jeżeli to jest tak wyrafinowany mechanizm przestępczy, w który zaangażowane są osoby, no, które właśnie są po to niby powołane przez regulacje i przez porządek prawdy rynku finansowego, żeby temu zapobiegać, to jest bardzo trudno wychwycić na takim etapie, zanim to, mówiąc kolokwialnie, wybuchnie. Więc takie rzeczy niestety zdarzają się na całym świecie, tak? I nawet najlepszym nadzorom takie rzeczy się zdarzały, tak? Poza tym umyka też to, że tutaj jednak głównym winnym, no nie jest KNF, no głównym winnym, czy winnymi są osoby, które stworzyły ten dość wyrafinowany, tak w sensie wyszukany, przestępczy proceder. Tak, to mam na myśli zarówno to, co się działo w samej spółce Getback, jak i w związku z dystrybucją. Słuchaj podcastu Sylwestra Latkowskiego na stronie latkowski.com.